licznych spotkań mania podróżowania. Dla tych osób, które jeszcze nie wiedzą, co to jest mania podróżowania, to właśnie są to spotkania podróżnicze dla wszystkich Tarnogórzan, jak również mieszkańców okolic naszego miasta, które odbywają się w klubie Kosmata. Raz w miesiącu po prostu spotykamy się tam i w zasadzie każdy, kto miałby tylko ochotę opowiedzieć o swojej podróży, to ma taką możliwość właśnie tam w Kosmatej podczas tych naszych spotkań się zaprezentować. Mania podróżowania odbywa się od roku 2016, no i tak właśnie pomyślałam sobie, żeby z okazji drugich urodzin zorganizować taką wystawę prelegentów, którzy te dwa lata mieli właśnie możliwość się zaprezentować. I w sumie wyszło to 13 osób. Nie wszyscy niestety mogą dzisiaj być z nami z różnych przyczyn, mimo że to się już powiedzmy długo planowało, no to jednak jeden musiał wyjechać na delegację, inny dostał rehabilitację, także no siła wyższa, są jakieś priorytety, które trzeba oczywiście zachować. Także 13 osób możecie Państwo poznać. Jest stworzony taki folder tej wystawy, gdzie są zaprezentowane zdjęcia, również opisy tych wszystkich osób. To jest oczywiście również przedstawione tutaj na sali. No niemniej w domu można pewnie na spokojnie pooglądać te wszystkie zdjęcia, doczytać o osobach, doczytać o blogach, które prowadzą i inne informacje pozyskać. Te foldery leżą tutaj po lewej stronie, jak Państwo wejdziecie, właśnie można sobie wziąć i oczywiście zabrać ze sobą do domu. Oczywiście wystawy nie byłoby bez sponsorów. Przede wszystkim bardzo serdecznie chciałam podziękować Urzędowi Miasta i Burmistrzowi Tarnowskich Gór, Arkadiuszowi Czechowi, za objęcie patronatem właśnie tej wystawy. Również Rada Dzielnicy Śródmieście Centrum bardzo się przyczyniła do tego, żeby ta wystawa w ogóle powstała. Fotonet drukował nam zdjęcia. Oczywiście Pałac w Rybnej bardzo otwartymi ramionami nas tutaj przyjął i dzięki temu właśnie możemy tutaj się spotkać. No i oczywiście Klub Kosmata, w którym się spotykamy, również ma swój wkład w tą wystawę. Także nie będę przedłużać. Oczywiście ci prelegenci, te osoby, które tutaj mają zaprezentowane swoje zdjęcia, przypuszczam, że z miłą chęcią odpowiedzą na różnego rodzaju pytania, które się ewentualnie narodzą przy oglądaniu tych zdjęć. Powiem Państwu, każdy prelegent miał możliwość wybrania 5 zdjęć. No była to lokatorna, bo wiadomo, że każdy z tych podróżników ma tysiące zdjęć i wybrać z tego wszystkiego 5 to była droga przez mękę, ale udało się. No ale wiadomo, że z każdym z tych zdjęć dla prelegenta wiążą się wspomnienia, emocje, także możecie Państwo tych prelegentów zaczepiać, pytać i pozyskiwać dodatkowe informacje, które powiedzmy tutaj w tych opisach nie zostaną zawarte. A teraz zapraszam, proszę się potem również częstować. Zanim jeszcze Ewo zaprosisz, pozwól, że ja w imieniu prelegentów i wszystkich Państwa gości bardzo serdecznie Tobie podziękuję za Twoją pracę, energię, która drzemie w tak skromnej i filigranowej osobie, za to, że Tobie się chce organizować takie piękne akcje, ponieważ już, tak jak Ewa mówiła, ponad 2 lata gości mania podróżowania w kalendarzu tarnogórskich imprez. No jest niesamowitą osobą, wielką inspiracją dla nas wszystkich. Za to dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję.